Witajcie! Legendarna bitwa o Sarish była jedną z największych porażek Republiki Galaktycznej. Przekonajmy się, dlaczego bitwa z legend jest najlepszym samouczkiem dla przyszłych strategów, w jaki sposób nie powinno się atakować planety. Zapraszam Was do oglądania. Separatyści przegrywali swoje bitwy w centralnych rejonach galaktyki. Wielka Armia Republiki Galaktycznej wykorzystała słabość swojego przeciwnika, rozpoczynając obojężniczą kampanię w zewnętrznych rejonach, doprowadzając wojenną sytuację do tej z początku konfliktu. Kontrolowane przez separatystów światy będące ostoją koreliańskiego szlaku handlowego stały się potencjalnym celem dla Wielkiej Armii Republiki. Planeta Sarish, granicząca ze szlakiem, była strategicznym celem, który mógł obalić niejedną gospodarkę. Republika powierzyła zadanie Kenobiemu i jego 212 batalionowi, który miał przejąć planetę spod wpływów separatystów. Siły Konfederacji spodziewały się potencjalnego ataku na planetę, dlatego została wzmocniona defensywnie. Nie wiadomo niestety, czy separatyści przygotowali planetarną osłonę złożoną z okrętów wojennych i myśliwców. Wiemy jedynie, że siły defensywne zlokalizowane na powierzchni planety były doskonale przygotowane na starcie twarzą w twarz z przeciwnikiem. Powierzchnia planety przypominała kamienną pustynię, tym samym świadcząc, że temat oblężenia był definicją samobójstwa. Wszelkie myśliwce i okręty mogły być wypatrzone bez większego problemu, zmuszając każdego atakującego ochotnika do bezpośredniego starcia. Silna defensywa spowolniła atak ze strony Republiki. Myśliwce nie były w stanie nawet przebić się przez pierwszą falę droidów. Działa przeciwlotnicze nie pozwalały wylądować żadnemu transportowi na powierzchni planety. Mistrz Obi-Wan Kenobi postanowił zaatakować wszystkimi dostępnymi kanonierkami, by dotrzeć do upragnionego i ustalonego lądowiska na planecie, które zabezpieczyłoby przyszłe transporty. Siły ofensywne podzielono na dwie grupy. Jedną dowodził generał Obi-Wan Kenobi, drugą zaś przewodził komandor Cody. Starcie odbyło się na wschodniej części planety. Triumfalnie siły Republiki przebiły się przez pierwszą defensywę. Zagłębiając się w dalsze części terytorialne, działa przeciwlotnicze likwidowały większość kanonierek. Obi-Wan ledwo dotarł do miejsca lądowania, napotykając wielki opór ze strony droidów. Grupa komandora Cody'ego miała wylądować w drugim punkcie w celu rozbicia sił defensywnych i przejścia do planowanej ofensywy. Plan okazał się jednym wielkim niewypałem, doprowadzając grupę Cody'ego do zmiany trajektorii lotu w stronę lądowiska generała. Tylko niewielka liczba kanonierek przebiła się przez linię dział przeciwlotniczych. Kanonierka komandora została trafiona i rozbiła się za linią wroga. Po zderzeniu z ziemią przeżyło około 10 żołnierzy, w tym Cody i porucznik oddziału. Zespół Cody'ego był w najlepszej sytuacji, która umożliwiała im zniszczenie działa przeciwlotniczego. Wrak kanonierki osłaniał prowadzony z klifu ostrzał przez droidy. Cody zabrał ze sobą trzech żołnierzy, którzy mieli mu asystować podczas ataku na artyleryjskie działo. Reszta podwodna porucznika miała osłaniać drużynę komandora. Cody wraz ze swoim zespołem rozpoczęli wspinaczkę na oblegany przez droidy klif. Walka była zawzięta, jednakże Cody dotarł swoimi siłami do przeciwnej artylerii. Droid obsługujący działo wycelował w nieświadomego komandora, lecz w porę został zniszczony przez ostrzał zaporowy drużyny porucznika. Cały zespół komandora został zlikwidowany przez napierające droidy. Cody przejął kontrolę nad działem, otwierając ogień w pozostałe siły separatystów. Drużyna A świętowała małe zwycięstwo, podczas kiedy Obi-Wan starał się oprzeć silnej defensywie droidów. Obi-Wan wywalczył sobie lądowisko, ale wielkim kosztem utraty większości dostępnych jednostek. Komandor Cody wraz z resztą drużyny A powoli przemieszczał się w stronę sił generała. Liczne małe zwycięstwa Republiki okazały się jedną wielką zgubą podczas ofensywy ze strony droidów. Podczas ataku z drużyna specjalna kapitana Gregora została doszczętnie unicestwiona podczas próby uratowania rannych żołnierzy klonów. Ustalono, że kapitan Gregor zaginął podczas bohaterskiej próby uratowania żołnierzy. Wielka ofensywa separatystów zmusiła siły Republiki do wycofania się z planety Sarish. Republika nie podejmowała kolejnego ataku na sektor i zdecydowała przekierować siły na inną linię frontu. Siły separatystów straciły najmniej jednostek podczas defensywy, natomiast sam 212 batalion stracił większość swoich weteranów i był zmuszony do przyjęcia nowych rekrutów. Walka okazała się największą porażką Obi-Wana Kenobiego. Pierwszy odcinek o bitwach z legend. Gdybyście mieli zaatakować Sarish, co byście postanowili? Mam nadzieję, że materiał jak najbardziej był warty uwagi i skłoni Was do zostawienia łapki w górę. Zachęcam Was do obejrzenia innych materiałów na kanale. Ja się z Wami żegnam i niech moc będzie z Wami. Zawsze. Siema.